środę 26 maja na terenie gospodarstwa rolnego w gminie Dębowiec miały miejsce ćwiczenia strażaków w terenie. Organizujemy ćwiczenia na obiekcie zgrywające z innymi jednostkami. Do ćwiczeń założyliśmy pożar paszarni i obrona przyległej chlewni, w której znajduje się około 200 sztuk bydła. Tutaj jest akcja, że gasimy, dajemy prądy w obronie, ale również skupiamy się na zaopatrzeniu wodnym. Czerpanie wody zrobiliśmy tutaj na przyległych stawach, gdzieś z okolicy 500 metrów musimy tutaj wodę podawać w miejscu tych ćwiczeń. Także również jeden odcinek to będzie zaopatrzenie wodne, by nam wody tutaj na miejscu nie zabrakło. W akcji biorą udział zastępy z trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych, Skoczów, Cieszyn, Ustroń oraz jednostki OSP z terenu gminy Dębowiec. Takie symulowane akcje są ważne dla sprawnego funkcjonowania, podkreślają strażacy, a pandemia i tutaj znacznie ograniczyła działania w tym zakresie. No, ruszyliśmy pierwszy raz w dniu dzisiejszym do ćwiczeń. 3 razy w roku przeprowadzamy ćwiczenia na różnych obiektach i wszystkie zmiany biorą w nich udział. I każda jednostka z naszego powiatu organizuje. Tak samo my jeździmy gościnnie na ćwiczenia do Cieszyna czy do Ustronia. Już w grudniu robimy sobie plan szkolenia na rok następny i staramy się w różnych gminach terenu naszego oddziałania ODRG Skoczów organizować takie ćwiczenia, by współdziałać z wszystkimi jednostkami z różnych gmin. I myśmy poprosili tutaj pana Chwaska, czy możemy takie ćwiczenia zorganizować tutaj u niego na obiekcie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.